W tym odcinku opowiem Wam o tym, jak rozbiłem fabrycznie nową ciężarówkę. Jest się czym chwalić, nie ma co. No to właśnie była moja pierwsza praca jako kierowca zawodowy. Miałem właśnie taką fajną robotę, że jeździliśmy manami z fabryki w Niepołomicach na Litwę do fabryki Schmitz Cargobull w mieście Poniewierz. Fajna traska. No i to był mój, bodajże jak dobrze pamiętam, 12 kurs. To była zima. Ja miałem od niedawna prawko kategorii C. Rok wcześniej zrobiłem B. A że osobówką jeździłem niewiele, no to doświadczenia w jeździe w warunkach zimowych miałem niewielkie. No i tak, zwykle jeździliśmy prosto z Niepołomic do Piątnicy za Łomżą, bo tam mieliśmy motel opłacony, no ale tym razem zjechaliśmy po odbiorze mana z Niepołomic na bazę w Będzinie czy Czeladzie, bo nadal nie pamiętam, gdzie to było. Widocznie było tak duże zamówienie, że po prostu część by się nie zmieściła na parkingu motelu, dlatego jedni pojechali bezpośrednio z Niepołomic tam do Piątnicy, a część po prostu pojechała na bazę i dopiero na drugi dzień rano ruszyli w trasę. Tak, żeby się to właśnie zazębiło, że jedni będą wyjeżdżać spod motulu, a drudzy będą później wjeżdżać. Nie? Podejrzewam, że tak to było, no bo inaczej nie miałoby to chyba innego uzasadnienia, no ale mniejsza z tym. Ruszyliśmy rano z bazy, wjechaliśmy na jedynkę. Stara jedynaczka, bo jeszcze jedynki nie było. No i jadę i patrzę, jeden właśnie od nas stoi w poprzek gierkówki, nie? Bo jakoś tam, nie wiem, chyba pobocza złapał i go rzuciło. No to wiadomo, były trzyosiowe solówki bez zabudowy, także no było to lekkie, podatne właśnie na jakieś kurde działania, nierówności i tak dalej. No i to się okazało, że to był taki starszy kierowca, no podejrzewam, że już był dobrze po 50, może nawet 60 miał. On kiedyś był też w Stanach Zjednoczonych, tam jeździł, bo pokazywał nam prawko amerykańskie, jak mieliśmy jeden pokój w motelu. Także no jakieś doświadczenie miał, ale no gdzieś się zagapił widocznie. No i chycił pobocza i go obróciło, także stanął w poprzek drogi. Mówię, kurde, stary szofer i takie coś odwalił, nie? A jak to mówi pewne przysłowie, nie śmiej się tam z czyjegoś upadku. Czy jak coś to, tak to było. No i tak lecimy dalej. Ja się dziwię, mówię, kurde, co te osobówki tak zamulają na tej gierkówce. Zacząłem je tam wszystkie wyprzedzać. Mówię, no droga mi się wydawała fajna. Śnieg był właśnie tam na poboczu, na pasach zieleni, które oddzielały właśnie kierunki drogi. No ale na samej drodze no, śniegu nie było. Mówię, no fajne warunki, to cisnąłem tam na odcięciu 90. Wyprzedzam te osobówki, wyprzedzam. Aż tu nagle wyprzedzam kolejną i przy zmianie pasa, no wiadomo jak to, stara gierkówka była niezbyt równa, po prostu cyk, podbiło mnie i tak jakby mnie wystrzeliło z procy pod kątem takim, leciałem wprost na barierki. Ja pamiętam, że momentalnie mnie wystrzeliło w barierki i momentalnie właśnie od razu założyłem kontrę w prawo, ale to nic nie dało, nie? Ja naprawdę leciałem w te barierki jak wystrzelony i pamiętam do dzisiaj, to było takie no
fajne uczucie, znaczy fajne, no ciekawe uczucie, jakby to się wszystko działo w zwolnionym tempie, nie? Że cyk, poślizg, lecę tak prosto na barierki, pyk, i tak jakbym widział, że no, po prostu to jest nieuchronne, że zaraz w nie przywalę. Tak też się stało. Jak przyjebałem w te barierki lewym przodem, tak mnie naprostowało, że stałem dokładnie równolegle do tych barierek. Akurat ten odcinek, gdzie był pas zieleni, oczywiście cały zaśnieżony, to był już MAN TGS, automatyczna skrzynia biegów 12-stopniowa. Ja mówię, o kurde, tak trochę mnie tam gdzieś dłoń rozcięło z tego, co pamiętam. I mówię, o kurde, ale się narobiło, ale żem odjebał manianę. Ale mówię, no kurde, co tu robić, nie? Było właśnie takich dwóch z firmy. I zadzwoniłem do tego jednego. Mówię mu, jak sytuacja wygląda, że wpadłem w poślizg, przyjebałem w barierki i stoję przy tych barierkach, bo kurde, ruszyć nie mogę, nie? On mi mówi, no w porządku, tam zdarza się, spróbuj jakoś wyjechać i uciekaj stamtąd, bo jeszcze policja przyjedzie, mandat dostaniesz. Ja mówię, no kurde, mać, jak tutaj tym automatem wyjechać, nie? Przecież to jest solówka bez zabudowy, oś napędowa niczym niedociążona. Wpierdoliłem się w zaspie śniegu, który właśnie były na pasie zieleni. To był pas śnieżny, no ale próbowałem, nie? Kurde. No nie szło dziada normalnie rozbujać, więc mówię, no chuj, dodam trochę gazu i będę właśnie przełączał z D na R, z D na R. W końcu mi się udało wyskoczyć. Chuj, zjechałem na pierwszy parking pod jakimś barem, zobaczyć na spokojnie, jak to wygląda. Mówię, kurde, no nieciekawie. Mam zdjęcie, to też dorzucę. Właśnie tam element nadkola z przodu wbił się w oponę, także normalnie podczas jazdy haratało o tą oponę i tam chyba nawet dym z tego szedł. No wiadomo, nie miałem czym tego odciąć, tam stał jakiś jeden zestaw zagraniczny. Nie wiem, Bułgar czy jakiś inny, Rumun, podszedłem do tego kierowcy i tam po angielsku powiedziałem, no zapytałem się go po angielsku, czy ma coś do cięcia. Nie wiem, czy on w ogóle zrozumiał, co ja do niego mówię, bo tak, no że nie, on pewnie nawet nie wiedział, o co ja pytam, ale dobra, mniejsza z tym. No i kurde, ruszyłem, nie, tam lampa mi się zbiła, z tego co pamiętam, że tylko taki pasek LEDowy pozycyjny mi tam świecił z lewej strony. No ale jakoś ruszyłem, nie? No to był dzień. Ruszyłem tam gierkówką prosto, kierunek Warszawa. No ta opona się tam, to co się miało wyczyć, to się w końcu wytarło, bo nie udało mi się właśnie tego niczym ani odłamać, ani uciąć, bo nie było czym. Dopiero gdzieś przed granicą w Budzisku, w tamtych okolicach, mi się gdzieś udało stanąć pod jakimś sklepem z narzędziami. Tam kupiłem jakiś brzeszot i obciąłem właśnie kawałek tego nadkola plastikowego. No i tak, nasz konwój ruszył. I pomiędzy nami jechał właśnie ten starszy kierowca, co właśnie tam w ten poślizg wcześniej wpadł. On też zajebał w barierki, bo on miał całkowicie już podtrzaskane lampy z przodu, że nie miał po prostu czym świecić. Także on jechał między nami, utrzymywaliśmy taką bliską odległość, że ja chyba jechałem zaraz za nim. No bo ja też byłem troszkę podtrzaskany. A przed nim jechał, no, w pełnosprawny nasz man, który tam oświetlał mu drogę, no bo właśnie ten kierowca w środku, no nie miał świateł mijania, bo były podtrzaskane lampy. No i tak żeśmy, kurde, jechali takim małym konwojem. Dojechaliśmy jakoś do tego motelu. Potem na drugi dzień rano ruszyliśmy właśnie w kierunku granicy. To tam jeszcze się zatrzymałem przed Budziskiem, kupić ten brzeszczot. Obciąłem to na miejscu, co tam jeszcze zawadzało. No i pojechaliśmy do tego poniewierza, tam na miejscu, no kurde, był taki rudy troll, on właśnie sprawdzał kompletność ciężarówek, czy nie było w środku palone. Ja kiedyś, no wiadomo, że ja wtedy nie paliłem, ale
Chciałem zobaczyć, jak w nowej ciężarówce szybko się nagrzeje zapalniczka samochodowa. No i sobie właśnie ją wcisnąłem, żeby nagrzała. I potem rudy troll stwierdził, że no, kierowca w środku palił, nie? To nie jest, że tytoniu nie było czuć, ale no, kierowca w środku palił, bo zobaczył, wyciągał ten cymbał zapalniczki, patrzył, czy były używane, nie? Ja raz użyłem i już był znak, że używane, no. A, kretyn. No ale jak zobaczył te dwa pobite many, to się musiał za ten rudy łeb chycić, co tu się odwaliło, nie? No i co się później okazało? Była umowa z ubezpieczycielem, podobno, że kierowcy, którzy właśnie mieli jakieś tam kolizje, wypadek, no taką bardziej dotkliwą stłuczkę, no nie będą już mogli dalej wykonywać tej pracy. To była robota na umowę zlecenie. Także no ja się akurat kwalifikowałem zdecydowanie do tego, że zgodnie z umową, jaką tam podobno mieli z ubezpieczeniem, no bo już nie wnikałem, czy to jest prawda, czy nie. No dla mnie to jest zrozumiałe, że po prostu ktoś z własnej winy uszkodził ciężarówkę, wpadł w barierki, no to jak najbardziej takiemu kierowcy można podziękować za współpracę. No i cóż, szkoda, bo ta robota naprawdę mi się podobała i do dzisiaj uważam, że to była najlepsza praca, jaką miałem jako kierowca, no bo robota czysta, niewymagająca. W jedną stronę byłeś kierowcą, w drugą stronę byłeś tylko pasażerem. No nie zawsze te warunki powrotne były fajne, bo jak tam nas jakimiś sprinterkami z powrotem brali, to było poprzerabiane tak, że no nie było za bardzo gdzie nóg dać. Wbijałeś kolana w fotel przed sobą. Jak ktoś był wysoki, tak jak ja. No ale ogólnie fajna robota. Także moja kariera w tej firmie się zakończyła na 12 kursach. Chociaż jak tam się dowiedzieli, że robię kategorię E, to jeszcze mi proponowali pracę właśnie na lorach, bo oni tam głównie transport na lorach mają. No, ale ja tam nigdy nie byłem lorami zainteresowany, bo to autotransporter, nie. Nawet jakby był sprzęt z normalną kabiną, to i tak bym się nie skusił, bo weź ustawiaj jakieś tam Fiaty 500, ile tego tam wchodzi, kurde, to nie jest dla mnie, ja bym to pogniótł. Co kto lubi, ja tam wolę firaneczki. Autotransportery, no to nie moja bajka. Chociaż mieli też transportery do większych maszyn, a to mnie tam nie interesowało absolutnie. No i cóż, później jeszcze była jakaś tam kara, $150. Była kara właśnie na kierowcę. Nie pamiętam teraz, jak to się nazywało. No a cóż, zgodziłem się właśnie zapłacić tą karę. No czyli po prostu tam jeden kurs za darmo mi wyszedł. To był właśnie czas, że dolar amerykański był bardzo tani. Tam nie pamiętam, po ile było, ale tam 3,40 na przykład, czy może nawet tańszy był. Także no, ta kara $150 nie była aż tak bardzo dotkliwa. No ale jeden kurs zrobiłem za darmo. Szkoda, no. Jeszcze dostałem kopię faktury od mana właśnie za naprawę. I to jest fajne, bo mam właśnie do dzisiaj, to też tam wrzucę, jak mi się uda znaleźć. Tam była wyszczególniona każda pierdoła, każda śrubka była tam w euro wyszczególniona, ile tam właśnie naprawa tego mana kosztowała. O, szkoda, że właśnie odwaliłem taką manianę. A i czemu to się stało? Okazało się, że kurde, droga była czarna, owszem, ale z lodem. Taka właśnie sytuacja. A tu sobie skręcę. No niestety. Tak to się potoczyło.
czarny lód był na drodze, no. Ja właśnie na kolejnych, jak zmieniłem pas, żeby osobówkę wyprzedzić, no to mnie wystrzeliło wprost w barierki, no. Pamiętam właśnie, że wtedy miałem bardzo dobrą reakcję, bo momentalnie od razu zareagowałem, zrobiłem kontrę, no ale kurde, co ci da skręcone koła na lodzie? No nic ci to nie da. Jak cię wystrzeliło, tak już zsunąłem wprost na barierki. Wiedziałem, że już nic nie będę w stanie zrobić i tylko czekam, aż w niej jebnę. To naprawdę tak jakby w Matrixie, nie w zwolnionym tempie. Bullet time. Coś takiego, nie? Że ja widziałem, że te barierki, no lecę na nie, już nic nie mogę zrobić. No i przez swoją głupotę rozbiłem Mańka, no. I zakończyłem swoją karierę. Szkoda, ale cóż. Potem zrobiłem kategorię E, no i zaczęły się, kurde, dziwne prace od dziada do dziada, ale to już tam o tym osobny film. Także chyba wszystko, co chciałem powiedzieć w tym temacie. Ja się tego nie wstydzę, wręcz przeciwnie. Jestem dumny z tego, że rozbiłem fabrycznie nową ciężarówkę, no bo niewielu kierowców może się tym poszczycić. A dla mnie to żadna ujma, no bo cóż, doświadczenie dopiero nabywałem. A na czarny lód, no, nie ma mocnych. Także pamiętajcie. Uważajcie na czarny lód, który pokonał mnie za czasów Tesco, jak nie mogłem pod zniesienie podjechać. No, ja mam coś z tym czarnym lodem. Skubany. Dobra, nie będę już przynudzał. Koniec.